Witam wszystkich Państwa serdecznie. Luiza Sprusińska, TV Reklama, ukośnik Polhajs TV. Dzisiaj są ze mną dwie nowe prowadzące, Natalia oraz Kasia. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za powitanie. Powiedzcie mi dziewczyny, co Was skłoniło do dołączenia do teamu TV Reklama? Może najpierw zacznijmy od Ciebie, Kasia, bo Ty jesteś trochę dłużej. Odrobinkę dłużej i wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, no to przygoda. Zawsze byłam ciekawa, jak to jest po drugiej stronie kamery, chociaż już wcześniej miałam jakieś epizody, no ale na co dzień, już wspominałam wcześniej, pracuję za biurkiem, więc bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Co robisz za biurkiem? Jestem logistykiem, więc wiesz, tabelki, takie tego typu sprawy. Więc... Bo za biurkiem to można robić wiele rzeczy. Nie, akurat ja jestem z tych pracujących. Rozumiem. W tabelkach. Ale słuchaj, każda praca jest pracą pracującą. Jeżeli chodzi o ludzi, bardzo lubię kontakt z ludźmi, bardzo lubię poznawać nowych ludzi. Bardzo mi się tutaj podoba, już się też wcześniej wypowiadałam. No i tyle, przygoda. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak widzowie odbiorą. I na razie jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy. A skąd Ty się dowiedziałaś o TV Reklama? Mi ogólnie pokazała ogłoszenie koleżanka, tak samo poleciła mnie koleżanka. Stwierdziłam, że może się zgłoszę, może spróbuję, może mnie jakoś wybiorą, dlatego że uważałam, że fajna by to była właśnie przygoda, dlatego że studiuję dziennikarstwo, więc fajne doświadczenie przede wszystkim. Fajnie wpisać takie coś w ogóle w CV albo w jakieś praktyki. No i wiadomo, chcę pracować kiedyś, w przyszłości w stricte dziennikarstwie, a dokładnie w dziennikarstwie telewizyjnym albo w radiowym, dlatego uważam, że jest to fajne doświadczenie, czegoś mnie już to nauczy na przyszłość, że będę po prostu bardziej doświadczona, będę wiedziała bardziej, co robić, jak już jestem obeznana trochę z kamerą, z ludźmi, ze stresem przede wszystkim, bo stres jest ogromny tutaj. Dlatego myślę, dlaczego że... stres jest ogromny? Bo do niektórych osób na przykład się nie... Do niektórych osób się nie da przygotować, bo tak naprawdę nie wiemy, kto tu będzie. Wiadomo, są zawodnicy, walczą, do nich możemy się przygotować, ale są także goście, z którymi przeprowadzamy wywiady. No i tak naprawdę możemy też nie wiedzieć nic o nich, a musimy jakoś przeprowadzić z nimi wywiad. Dlatego myślę, że stres tutaj gra dużą rolę i wiadomo, to jest wszystko tak spontanicznie, na bieżąco, emocje, wszystko. Także myślę, że to będzie jak najbardziej fajne doświadczenie. A jak wygląda proces rekrutacyjny, żeby dołączyć do teamu TV Reklama? Oj, to jest bardzo częste pytanie, jeżeli chodzi o komentarze. No to może obie opowiecie swój... proces, bo może u Was to wyglądało inaczej. Moi drodzy widzowie, obalamy mit ze skórzaną czarną kanapą. Wcale tak to nie wygląda. Ja nawet o takich nie słyszała. No my, czytając komentarze, coś tam się przewinęło, więc oczywiście podchodzimy... A to szkoda, że to tak nie wygląda. No co? Z jednej strony szkoda, ale no oczywiście rekrutację prowadzi nasz szef Adam, który jest też operatorem kamery. Adam, zaprośmy, pokaż się tutaj na swoim kanale. Adam jest bardzo śmiały. Adam się nie chce pokazać, ale to ja zrobię takie małe przekierowanie. Zapraszam Was na kanał Polhajs TV, tam wpiszcie sobie odcinek Hyskajlik i Adam udziela obszernego wywiadu odnośnie TV Reklama, także zapraszamy serdecznie, a teraz wróćmy do... Tak, jeżeli chodzi, no na pewno jest rozmowa, jest to długi proces. My na początku też ze strony Adama nie ma takiego nacisku, że my od razu musimy się gdzieś tam obligować, gdzieś tutaj cały czas, wiesz o co mi chodzi, nie ma takiego parcia na szkło. Jeżeli nam coś się nie pasuje, jeżeli jesteśmy gdzieś nieprzygotowane, nie ma nacisku, nie musimy tego robić. Ale to odmówiłaś czegoś? Jeżeli chodzi o wywiady, tak? No. Jeżeli chodzi o wywiady, tak? Jeżeli to odmówiłaś jakiegoś wywiadu? Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale gdzieś bardziej, kiedy byłam nieprzygotowana, to Adam mnie tak bardziej zachęcał. Jest taka przyjazna atmosfera. Zawsze była i ja jestem z tego bardzo zadowolona, dlatego też zostałam i zachęciło mnie to, żeby po prostu dalej w tym działać. No i właśnie tak to wygląda. A Ty długo już jesteś na kanale TV Reklama? Ja zaczęłam tak naprawdę od sondy ulicznej, która była tak naprawdę próbą mnie, czy się nadam przed kamerę w ogóle, czy nie. No ale chyba wyszło. Kiedy to było? 3 tygodnie temu?
I 2 tygodnie temu bodajże była konferencja u Neymana, to też tam byłam. I tydzień temu była konferencja Fame MMA. I no, myślałam, że będzie gorzej, że nie wiem, gorzej to będę przeżywała, że będę się stresowała, ale tak naprawdę to jest totalnie spoko, podoba mi się to, co robię. No oczywiście rekrutacja przebiegała tak, że no, musiałam jednak coś wiedzieć, na przykład chociażby orientować się. To jest najlepszą polską dziennikarką. Też. Orientować się w internecie, kto kim jest tak naprawdę. Czy to jest jakiś taki quiz? Dostajecie kartkę i tam masz ABC, ABC i są zdjęcia i kto to jest, tak? To jest bardziej taka rozmowa, tak? Adam nas, ze względu na to, że jest już w tym zawodzie gdzieś tam 2 lata, rzeczywiście widzi, kto się tutaj pojawia, więc pyta nas o jakieś tam dane osoby, czy kojarzymy, żebyśmy się ewentualnie przygotowały pod tym kątem. No i właśnie tak to wygląda. A nie wygląda to tak! No dobra, to wróćmy do ciebie. Jak dalej ten proces rekrutacji wygląda? No musiałam się orientować trochę. Jak już wiecie, kto kim jest i z kim rozmawiacie, to co dalej? Nie. Rozumiem, że ten etap możemy pominąć w niektórych. Ja przed jeszcze zatrudnieniem do TV reklamy musiałam wiedzieć, kto kim jest, czy ogarniam internet i tak dalej. No jak już tak w miarę ogarniałam, w sensie wydaje mi się, że jestem młodą osobą, więc bardzo ogarniam internet, bo siedzę dużo na Instagramie, na TikToku, ciężka praca. No strasznie męczące. Od 8 do 16. No. To uzależnia. No i myślę, że nie wiem, ja też oglądam dużo jakichś filmików takich na YouTubie typu Wardęga, jakiś Dubiel, coś tam, także wydaje mi się, że się trochę orientuję. A który kanał komentarzy jest twoim ulubionym? Komentarii? Nie mam takiego. Czyli wszystkie po kolei, co tam, co wychodzi, to... Tak. A znasz taki kanał Palhajs TV? Nie znam. A znasz taki kanał... Ja znam najlepszy kanał TV Reklama i najlepsza polska dziennikarka. A ty znasz kanał Palhajs TV? Oczywiście, że znam. Tak. A który odcinek jest twoim ulubionym? Wiesz co, ja zaczęłam oglądać bardziej was od strony Wuwunia. I gdzieś tam te stare filmy... Czyli słuchałaś piosenek Wuwunia? Piosenek nie. Ale gdzieś tam filmiki pojawiały się, gdzieś tutaj kojarzyłam. To która to jest stara strona Wuwunia, od której go oglądałaś i to nie są filmiki ani piosenki, bo chętnie się dowiem. Wiesz co, kojarzę ten filmik, nie chcę się pomylić, bo nie pamiętam dokładnie to tytułu, ale on był w takim starym mieszkaniu. Pamiętam, że to najpierw mnie skłoniło, on robił taki... Room tour to było coś takiego. Pamiętasz ten filmik? No, zależy... Zależy który, Domówka tak? U Tigera? O nie, to jeszcze nie to. No ale wiesz co... Daj mi ten kabel, co mi tak żałujesz? Dobra, ale wiesz co, wybnę i powiem, że... No taki room tour po starym domu, no nie wiem. Room tour po starym domu... Jejku, nie przypomnę sobie, u kogo to dokładnie było, ale wtedy się zainteresowałam waszym kanałem i no oczywiście ulubiony odcinek Wuwunia, no to ten ostatni z Hailey, w którym pojawiłaś się. No tak, to jest pierwszy odcinek Palhajs TV, w którym się pojawiłaś, tak. A dzisiaj był chyba drugi, ale on dopiero wyjdzie. Mhm. No i czy nadal macie nabór na nowe prezenterki? Tak? Tak, dalej prowadzicie nabór. No i co, zachęciłabyś dziewczyny, żeby brały udział w castingu na prowadzącą, na dziennikarkę? Tak. Ja myślałam, że się nie dostanę, a dostałam się, stoję tutaj, także każdy ma szansę. Myślę, że są równe te wszystkie szanse. Adam z każdym przeprowadza rozmowę, żeby sprawdzić, czy on się nadaje, czy nie. Także myślę, że każdy ma równe szanse i nabór nadal trwa, także zapraszamy. No, a ty? Czy zachęciłabym? Tak. Myślę, że jasne. Ja podchodzę właśnie pod tym kątem, tak jak tutaj Natalia studiuje dziennikarstwo i troszeczkę chciałaby zdobyć jakiegoś doświadczenia, no to ja, jeżeli chodzi o przygodę, no to też jest to wspaniała przygoda, wspaniali ludzie. Naprawdę warto to zobaczyć od kulis, więc jak najbardziej zachęcam. Dziewczyny, chłopaki, zgłaszajcie się, więc... Nie, no chłopaki nie, no bo tutaj pan Adam powiedział, że chłopaków nie chce. Adam chce tylko chce być rodzynkiem, tak? Tak, no tutaj typowy sami. Co to za dyskryminacja? Panie Adamie. Chłopaki się gorzej klikają, no. Gorzej się klikają. No. Ludwiczek? No, Ludwiczek to jest... No dokładnie, słuchajcie, to jest jakieś tam odbieganie, więc myślę, że... Tak, także słuchajcie, tak, dziewczyny, jeżeli macie ochotę zaistnieć jako prezenterka na kanale TV Reklama i dołączyć do teamu Kasi i Natalii, Natalii i Kasi, tak? Dobrze powiedziałam? Tak, zgadza się. To...
maila znajdziecie w opisie tego filmu i zapraszam serdecznie, bo to cudowna robota. Ja przez te, nie wiem, cudowne 10 minut mogłam poprowadzić ten wywiad i czułam się naprawdę niesamowicie. Za chwilę czekam właśnie na przelew na moje konto i zapraszam wszystkich serdecznie. Dziękuję.